Witajcie, dzisiaj przeprowadzimy wywiad z osobą znaną z polskiej sceny YouTube, a mianowicie Za Kreble. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Więc pierwsze pytanie, co cię skłoniło do rozpoczęcia kariery na serwisie YouTube? Ogólnie zacząłem tworzyć filmy czysto z pasji, gdyż chciałem po prostu nagrać jakiś materiał widząc innych YouTuberów i jak fajnie się przy tym bawią. Tak więc pomyślałem, że coś spróbuję wykrzesać z mojego komputera. Nagrałem pierwszy filmik i spodobał się ludziom, tak więc do dzisiaj właśnie w tym siedzę. To było czysto for fun, nie miało to żadnego większego celu. Mhm, czyli z pasji, tak, każdy z pasji zaczynał. Cóż, a więc jak wyglądały początki? Było ciężko, czy jednak nie mogłeś narzekać na popularność? Wiesz co, ja na samym początku, jak ja jeszcze zaczynałem, to były inne czasy, tak więc jeżeli mówimy tutaj o samym wybiciu się, było stosunkowo łatwo, choć dalej uważam, że jeżeli ktoś ma dobry pomysł i potrafi dobrze zareklamować również siebie, to wybije się bardzo szybko. Mamy na ten przykład kanał Abstrahuję, który bardzo szybko zdobył bardzo dużą popularność. Przepraszam, że ci się wtrąciłem, no? Ale tak samo podobna sytuacja jest z kanałem, nie wiem czy słyszałeś, 5 sposobów na. Tak, dokładnie. Też mieli pomysł na siebie i bardzo szybko zdobyli popularność. Dokładnie, a jak ja zaczynałem, to powiem tobie szczerze, że nie musiałem żadnej większej reklamy robić swojego kanału, raz tylko napisałem na polskim forum League of Legends informację, że stworzyłem jakiś filmik, jeżeli się ludziom spodoba, to żeby zajrzeli jeszcze raz i w sumie to była cała reklama, którą użyłem do swojego kanału, żeby tam jakąś popularność zyskać. A więc tak, jak już rozmawiamy o nagrywaniu, to jakie gry sprawiają ci radość na przykład przy nagrywaniu, czy jednak przy jednoosobowej rozgrywce w domowym zaciszu? Wiesz co, na komputerze nie gram w gry w trybie single player, na komputerze gram tylko na multiplayerze, a jeżeli chodzi o gry, jakie preferuję, to jest jednak retro gaming, jednak ja się skłaniam ku tym starszym produkcjom, i one tutaj właśnie nawet na półkach u mnie więcej mam kartridży ze starymi grami niż tych nowych produkcji. Więc ja jestem bardziej retro gamerem i większą frajdę mi sprawia odpalenie konsoli, włączenie starego telewizora, pad w ręce i granie. Aha, czyli właśnie takie klimaty. No cóż, więc dalej, czy starcza ci na wszystko czasu? W sensie tutaj właśnie jakieś wypady z rodziną czy ze znajomymi do pubu, wiesz... takie rzeczy. Znaczy się, nigdy nie miałem większego problemu, jeżeli chodzi o wyeksponowanie czasu dla najbliższych, dla rodziny, czy tam dla znajomych. Zazwyczaj, jeżeli mam coś do zrobienia na YouTube, to planuję sobie to dużo wcześniej, żeby się właśnie wyrobić ze wszystkim i żeby zawsze ten czas mieć dla najbliższych. No okej. A jeśli już mówimy o normalnym życiu, to czy masz jakieś plany na przyszłość poza byciem YouTuberem? Znaczy się, planów jako planów na przyszłość nie posiadam, zazwyczaj staram się nie planować nic do przodu, gdyż nigdy mi się nie udaje potem z tego wywiązać, tak więc powoli sobie żyję, powoli sobie tworzę materiały, co jakiś czas się do mnie ktoś odezwie, czy nie mam ochoty nawiązać współpracy, ale jak na razie nic ciekawego mi nie zaproponowali. Mam nadzieję, że w przyszłości będę tworzyć materiały wideo i będę mógł pracować przy tworzeniu jakichś tak bardziej profesjonalnych filmów. Czyli tak jednak nazwać. Wyższa półka. Okej, okay, czy zostałeś kiedyś rozpoznany przez fana w życiu prywatnym? Wiesz co, u mnie to troszeczkę inaczej wygląda, gdyż mieszkam na stałe w Szwecji, tak więc jest to dość problematyczne, żeby ktoś mnie tutaj w Szwecji rozpoznał, choć słyszałem nieraz, jak w szkole znajomi mi mówili, jeżeli chodzi o Polaków, że rozmawiają na temat moich materiałów, na temat moich filmów. Ale w Polsce będąc, zostałem tylko raz rozpoznany tak normalnie na ulicy, to było w Poznaniu w galerii handlowej, nie pamiętam dokładnie jak ta galeria się nazywa, ale podeszło do mnie dwóch osobników, którzy chcieli ze mną zdjęcie, więc to był jedyny taki incydent, kiedy zostałem rozpoznany publicznie.
A tak to zazwyczaj na jakichś konwentach, na jakichś tam większych spotkaniach, gdzie zapowiadam, że będę. A, no to całkiem spoko. Jak twoi znajomi odnoszą się do tego, że jesteś na YouTube? W sensie, czy masz dla nich wystarczająco dużo czasu, czy jednak, wiesz, tutaj jakiś, musisz nagrać jakiś materiał i brakuje ci tych cennych minut? Wiesz co, znajomi jakoś, ja jestem typem domownika, znajomi wiedzą, że rzadko kiedy wynurzam się ze swojej nory, ale większego wrażenia to na nich nie robi i tak naprawdę mają to w głębokim poważaniu, co ja robię, jak ja robię, po co ja robię, gdyż nie oglądają moich materiałów, tak więc dalej jestem tym Zakiem dla nich, który byłem przedtem. Nie zmieniam się jakoś. No to okej, to tyle. Tyle z naszego wywiadu. Dziękuję ci bardzo serdecznie za udział. Tymczasem ja się z wami żegnam i żegna się z wami Zakreble. Tak więc na dzisiaj to już wszystko. Ja zapraszam was do subskrypcji, do komentowania i najlepszego. Tak. I dziękuję za możliwość wystąpienia w wywiadzie. Nie ma sprawy. Dziękuję ci również. Cześć.